Hej, 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 witam was serdecznie. Ja nazywam się Emil, to jest Beta Heart of the Swarm, filmik z pierwszej osoby. Liga Złota, to jest aktualnie moja liga w becie, bo gram tutaj sobie randomem, więc wpadam na Terana, a jak gram Teranem, to tak naprawdę jakbym pisał sobie GG, więc zapraszam serdecznie do gry. Tutaj zresztą wygrywanie jest, i przegrywanie jest totalnie nieważne, ważne jest poznawanie bety i dzisiaj będziemy to starali się zrobić. Ja teraz zagram sobie z Zergiem, Luke, gdzie jest twój father, gra Protossem, no tutaj pasuje, mapa Korhal City, ciekawa, łatwo zabezpiecza się tą trzecią, drugą bazę, z trzecią się jest różnie, no ale cóż, gram Protossem, gram Zergiem i coś ciekawego na Protossa tutaj spróbujemy wykombinować. Nowe jednostki wam pokazać. Jeżeli chodzi o nowe jednostki, no to będzie to w tym momencie przede wszystkim z mojej strony te co szarańcze wyrzucają, kalafiory, brokuły, tudzież jak to je woli nazywać, swarm hosty. Tylko ja nie znam żadnego buildu, jak do nich dojść, więc to może być totalna katastrofa. Nie wiem, jak optymalnie do nich dojść. O tak. Czekam na kogoś mądrego, aż ktoś to spisze, bo mi naprawdę nie chce się tego rozgryzać. Jak zwykle beta wczytuje się ruski miesiąc, jedziemy na full HD, wszystko ultra hiper ustawione, jak się tylko da. Komp daje radę, czasami przycinki będziecie widzieć, ale to będą przycinki w momencie, w którym dysk po prostu nie doczytuje czegoś. Najprawdopodobniej problematyczny jest tutaj dysk. Jest, ruszyliśmy i jak widzieliście, moje mikro jest tak szybkie, że sam od razu wszystko rozstawiłem. Na tej mapie jeszcze tutaj nigdy nie zaczynałem chyba, no niech będzie. Więc cóż, zaczynamy tę zabawę z Zergiem. Jest ładnie moim zdaniem, chyba jest ładnie, jest ładnie, jest ładnie, według mnie jest ładnie. Grafika jest poprawiona, animacja jest chyba też trochę poprawiona, ogólnie nowy silnik graficzny, jeśli się nie mylę, jest, znaczy fizyczny jest ten nowy silnik, nie graficzny, przepraszam was najmocniej za wprowadzenie w tym momencie w błąd. Gramy na Protossa, no i pytanie, co tutaj trzeba zrobić? Otóż jak się gra na Protossa, trzeba jak najszybciej mieć dwa queeny. Dlaczego trzeba mieć dwa queeny jak najszybciej ASAP? Z tego względu, że Protoss ma, widzieliście, Mothership Core, rdzeń twojej starej, i on jest bardzo denerwujący. Jeden Mothership Core niszczy jednego queena, a jeżeli tylko przyjdzie zelo, to trzeba biegać, bawić się w kółko, etc., etc. Ilość robotników, których posiadam, jak widzicie, wyświetla się w tym momencie i jest 10. Starajcie się, aby nie przekraczało tej 16, jeżeli będziecie mieli betę. Dlaczego nie 16? No bo nie 16, bo tak i już, bo tak mniej więcej jest optymalnie. Tutaj wtedy wychodzi po dwóch na robotnika, powinno być po 2,5 tak naprawdę. No ale my dalej chronobustujemy. Nie chronobusujemy, tylko larwimy się. Jak widzicie, gram sobie raz Protossem, raz Zergiem. Zarówno Protossa, jak i Zerga w Wings of Liberty miałem na poziomie diamentu. Dlaczego mówię miałem? Bo ja dawno nie grałem. Co ja chcę zrobić? Coś głupiego. Przy 16 miało być, ale niech będzie już przy 15. Dlaczego miałem? Bo mało gram w Wings of Liberty. I tu jest ten problem. No widzicie, te przycięcia są. Serwer amerykański robi swoje. Dlaczego ten pan nie napisał mi good luck, have fun? Okej, dobra, niech będzie. W sumie przy 15 stawia się pół. No dobra, zaraz zobaczymy. Gdzieś blisko jest. Gdzieś tam się tutaj pojawił, no i jedziemy teraz z nim walczyć, bo najprawdopodobniej będzie chciał nam przejąć, zabrać ekspansję, nie pozwolić założyć ekspansji. Lać go, a niepotrzebnie go lejemy. Stawiamy to, co tu miało być i jest postawione. No i teraz mniej więcej to będzie wyglądało tak, że otwarcie jakieś takie spokojne, zaraz gaz się jakiś przejmie. Ale gdzież to jest nam jeszcze ten pan? No właśnie, teraz się gaz przyjmie, a następna jednostka to będzie... Oj, trochę źle to zrobiłem, mocno zapomniałem, że to nie to gram. Dobra, queen jest potrzebny jak najszybciej. Pomyliły mi się buildy, przepraszam najmocniej. Pomyliły mi się buildy, że zaczynamy od haczerki, a nie od tego. Inna ciekawostka, czy tutaj nie mam czegoś, co by mi przeszkadzało? Gdzie jest ten queen? Queen jest w drodze, gaz już jest. A więc na razie speed. Tam nic nie ma, tu go nie ma. Dobra, już wiadomo w takim razie, gdzie jest. Gdzie się schował, gdzie się gadzina jedna schowała. Dwa lingi na wszelki wypadek, bo tutaj nigdy nic nie wiadomo, co mogłoby się stać. Zawsze jest ryzyko, ale jak to się mówi, jest ryzyko, jest zabawa. No i niestety byłem z lekka przyblokowany. Coś, czego bardzo nie lubię. Haha, pojawił nam się tutaj ten. Więc proszę bardzo, cztery lingi już wybiegły, ale może nie wszystkie muszą tam na skauta biec. Tu jest odleczka, wiesz, jest parę miejsc, w których można ustawić swoje jednostki i czuć się w miarę bezpiecznie z nimi. Czemu ja queena nie ustawiłem? Aha, jest queen jeden ustawiony, tu jest drugi. Będą więc trójkę queenów, to powinno wystarczyć mi w 100%. Niech wyjdzie tutaj queen pierwszy do obrony, ale widzicie, lagi są. O mój Boże, jedyny. Łap, łap. No, ok.
Okej, więc speed na tych lingach, bo one na razie będą bardzo potrzebne. Będą pewnego rodzaju trzony mojej armii na pewien czas. Jest kolejny queen, więc queenów mamy w ilości chyba w miarę optymalnej. Więc zobaczmy, co tutaj nam Protoss kombinuje. Damy radę się gdzieś przebić. Protoss też kombinuje na mój głos. Co jest fajne na tej mapie? Otóż fajne jest to, że można się ładnie obronić, dostawiając spajny. Jest ten gaz kolejny, co? Dajmy roacha. Chyba może jednak damy roacha, bo coś mi tu brzydko pachnie, szczerze powiedziawszy. Och, niech sobie tam roach warren stoi, co mu szkodzi postać chwilę. Okej, okay, to jeszcze przydronowaliśmy. No, to mniej więcej dobry moment na ten roach warren, gdyby coś się szykowało, jakaś presja wczesna. W sumie nie wiem, czy mi się opłaca robić tutaj cokolwiek innego, skoro on się nie zawolinował. Mógłbym zrobić masę lingów na speedzie i spróbować się przebić do środka. Ale aż tak wredny chyba nie będę. Dawać mi tu jeszcze jednego tego. Tutaj tego, ty możesz dać. Daj też tego. Ty też połącz resztę z imprezką. No i lagi. Cały czas lagi. O mój Boże, jedyny. Zaraz mi Overlorda zabiję. Się zagapiłem. Czy jest tutaj możliwość? Jest tutaj możliwość zrobienia tego, co myślę. Więc z tego, co widzieliśmy, było dużo stalkerów, prawda? No ja niestety mam lagi, nad czym mocno ubolewam. Rozprzestrzenimy ten creep. Widzicie? Tutaj co nam się rozchodzi? Dobra, podwójny evolution chamber. Przydatna rzecz. Za minutę jakby chciały, to by darki wchodziły, gdyby nie ekspansja, więc tutaj trzeba uważać na to. Podwójny evolution chamber. Roachy na razie nic nie produkujemy. Jak widzicie, zero armii z mojej strony w tym momencie. Infestation pit. I będziemy, teraz trochę jednak lingów by się tutaj przydało mimo wszystko, na wszelki wypadek. Tu zaczynamy się też bawić tymi lingami z przeciwnikiem. Zobaczycie jak. Otóż rozwalimy te kamienie. Będziemy wredni. Rozwalimy kamienie. Tutaj overlordy rozstawione. Gdzie ty jesteś tutaj? Dobra, upgrade plus jeden do obrony na pewno. No i trzeba by pomyśleć o kolejnej bazie. Chociaż jak oglądam Dimagę, on nie stawia szybko trzeciej bazy. Czeka naprawdę długo, aż będzie miał upgrade. To się możecie zastanawiać, dlaczego mam plus jeden do ataku dla jednostek plujących, skoro mam lingi. Z tego względu, że jestem hipsterze się. Dałem tutaj tego jednego z tego. A gdzie jest w międzyczasie? Tu jest, przydałby się ten Overseer. No właśnie. Rozprzestrzeniamy creep ślicznie. Pięknie on też się nam rozchodzi. Kamienie szybko zostaną zniszczone, miejmy nadzieję. No i teraz właśnie nie wiem. Dajemy Patrum Glens, ale parę też grzybków tutaj się przyda. Miejmy nadzieję, że się parę tych grzybków przyda. No i dalej szalejemy. Okej. Okay. Skoro moje lingi się opierdzielają, to niech się zajmą tymi kamieniami. W międzyczasie ja przejmę sobie trzecią bazę. Owszem, 10 minuta to jest dosyć późno na trzecią bazę zergowską, ale ja tutaj nigdy nie wiem, co Protoss chce wykombinować, więc gram bardzo bezpiecznie. Ekstremalnie bezpiecznie, jak zauważyliście. No i lagi. Lagfest, la. Nam się tu pojawia. No, jednak on. Zakopmy się gdzieś tutaj. W bazie. Zakopujemy się. Ale o co chodzi? Wszyscy mieli się zakopać. Na razie niech to grzecznie sobie tutaj siedzi. Czyli to jednak on mi tutaj laguje. Gad jeden. Mamy wypełniony. O, mam nawet za dużo tego wszystkiego na razie, z tego co patrzę. Ale że to jest tylko 9 workerów. Oj, coś chyba popsułem mocno. Widzicie? Przydatna rzecz. Jest, haha. Dobra, to parę infestorów, żeby łapać tą armię. No a my może przelećmy i zobaczmy, co on tam ma, bo ja aktualnie jadę bez skauta przez dłuższy czas już. Jak upgrade'y kończą się robić, to dobrze. Okej, okay. Tutaj mamy już 19, o 19 ujdzie. Ujdzie creep, właśnie, czemu ja creepu nie rozprzestrzeniam? A niech sobie tam jeden pojedzie na dół, ten bliższy. No i dobra, on na razie nie przyjmuje. Oho, coś tutaj się rzucił, ma speed. Trochę roczy się jednak tutaj przyda jako od tak, żeby się nim zająć. Speed u niego jest w drodze, trochę upierdliwa to jest rzecz. A my potrzebujemy teraz tyle gazu. Ach, teraz potrzebujemy overlordów, ale ząk.
No właśnie, laguje. Overlordy, overlordy, la 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 la, overlordy. Dlaczego moje lingi się tym nie zajęły? To jest dobre pytanie. Teraz trochę lingów, bo mamy nadwyżkę minerałów, a to jest nam całkowicie niepotrzebna. Takowa. Proszę Queena. Okay. I tutaj one mają rozkaz iść. Myślę, że zaraz będziemy mogli wyjść z pierwszą armią, żeby tutaj odwiedzić przeciwnika. Zobaczmy C i wy... Dużo pylonów, co? Zeskautujmy, więc zaraz będzie warpował armię. Pewnie. Co tutaj robimy? No creep. Dobra, to czas przejąć czwartą bazę. I co? Trzeba zrobić coś, co robi Dimaga, widziałem. Czyli ustawiamy las pajnów. A przy okazji potem dronujemy. No i co tutaj mamy? High Templary były. No to dobrą ma to odpowiedź na to, co ja posiadam w tym momencie. W takim wypadku High Templary są bardzo dobre na tą dwójkę. O ile będą odpowiednio blisko, żeby to rzucić. No i nie możemy zapominać o upgrade'ach. Skąd mi się ten wziął tutaj? No, Roll Parasite będzie mi całkowicie niepotrzebny. To wszystko powinno być u mnie pod dwójką, prawda? Tak, pod dwójką, dokładnie. No i tak widać, tutaj jeszcze ekspansji nie przejął. Zobaczmy, czy tutaj postanowi takową przejąć. Jak nie, no to jeżeli daje mi żyć, no to żaden problem. Jak widzicie, mój zerk jest totalnie do bani, ale jedna rzecz, o której przynajmniej pamiętam, to upgrade'em. O nie, zapomnij, szefie. To szykujesz już się, żeby mnie tutaj odwiedzić. Potem możemy... Tak, szykuje się, żeby mnie odwiedzić. O, dobrze, udało się zniszczyć jeden pylon. Okej, to teraz to idzie tam. To wszystko przesadzamy. My trochę roachy, żeby tutaj utrzymały to. No, to było głupie z mojej strony. I teraz Fangal zanim podbiegnie. Och, pięknie. Jeszcze jeden. Okej, to nie wygląda zbyt dobrze dla mnie. Jednak Fangale robią swoje. Pamiętajmy o jednej fajnej rzeczy, ja mam darmowe jednostki. Którymi są... Sami widzieliście, co tak było. No cóż, ekspansję mi zniszczył niby tutaj. Wow. Okej, teraz my wstajemy. A mamy to już, tak? No to robimy tą zmianę, o której mówiłem. No dobra, wybroniliśmy się. Owszem, ekspansja została zniszczona, ale to nie jest wielki problem. Makrohaczerka by się przydała jeszcze. To jest najważniejsze, że się wybroniliśmy. No i spróbujmy przejąć gdzieś tutaj Ninja Expand, zróbmy. A czemu to się czwórka obija? Okej, mutale. Po co ja wyprodukowałem te mutale? Tego to ja do dzisiaj nie wiem, ale niech mi już będzie. A dobra, niech sobie polecą. A, żeby zeskautować je wyprodukowałem. Tak, to na pewno dlatego. No i więcej tych. Gaz nam się skończył niestety, ale to nie jest żaden problem. Naprawdę, damy sobie radę. Potrzebujemy tylko lepszych upgrade'ów, a tych na razie nie mamy niestety. No jest tutaj próba przyjęcia ekspansji z jego strony. Byłoby dobrze nie pozwolić na to. Jak widzieliście, ten las spajnów bardzo mocno mi pomógł, ale jeżeli to jest dopiero jego trzecia baza, to żaden problem. No zaraz będziemy tutaj wymaksowani tym, co trzeba. A potem co najwyżej zrobimy sobie zmianę. Okej. Wszystkie swarmhousty się utrzymały, to się im chwali.
w takim wypadku. Robimy F2 i każemy całej armii się przedostać tutaj. Ciekawe, czy queeny też idą. Nie, queeny na szczęście nie idą na to. Na taką zabawę. I robimy, jak widzicie, tutaj zmianę. Jest 20, to za dużo. Tutaj jest 118, to ujdzie. Trochę tych harwesterów by mi się jednak przydało, wiecie? Tak na siłę. W sumie F2, powiem wam szczerze, że fajnie działa. Jak to teraz trzeba rozegrać? Tak moim zdaniem. Otóż mniej więcej tak, że ci idą tutaj, zakopują się. Ta czwórka leci sobie tutaj i zajmuje się tym. A my teraz potrzebujemy dużej ilości larw. Gdzieś mineral field się wydeptowało, tutaj. Ła, no to robimy transfer szybko tu do gazu. Jest, już jest, okej. No teraz każemy iść im tam. To jest pod trójką i tak mniej więcej ja widzę zabawę ze swarmhousami. Jak tam zabawa? No proszę, mothership w drodze u niego, ale to żaden problem dla mnie. Tak naprawdę. Kiedy ci walczą z tym, to my bierzemy roachę i idziemy tu. I przy okazji idziemy od razu w koruptory, moim zdaniem. Tak należałoby zrobić. Trochę się tutaj pomyliłem. O. Jak to tu wygląda? O, fajnie. O, już się skończyło, no to robimy transfer. No i to jest tak mega upierdliwa rzecz, jak widzicie. Nie mam speeda dla roachy. No wiecie wy co, zapomnieć o speedzie dla roachy. Ogólnie rzecz ujmując, w tym momencie uważam... Chodź. Stoj. No niech sobie się bawi tymi nowymi jednostkami, no jest GG. I tak to mniej więcej wyglądało. W sumie podoba mi się to, że teraz zerk widzieliście, rzuciłem te swarm hosty, niczym się nie przejmowałem. Przeciwnik miał przerąbane, na Protoss nie użył, zrobił duży błąd, nie miał Mothership Core'a. Kiedy zobaczył, że ma przegrywa, powinien był się wycofać, a nie czekać. Więc tak to wygląda, Terranem wam nie pokażę jak się gra, bo jestem do bani Terranem. Więc do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. I jeżeli chodzi o Heart of the Swarm, następnym razem widzimy się już na zupełnie innym kanale YouTube. No cóż, idziemy do przodu, nie można czekać, nie można zostawać. Wszystko będzie się teraz nazywało MSSC2 TV, nowy kanał, jeżeli chodzi o Swarm of the Host. Cała reszta jeszcze będzie wrzucana przez jakieś najbliższe pół roku na MStarCraft. Ale o tym to dostaniecie informację, jak już ten nowy materiał nagram. Cześć!